Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z wyzwania budowania składu. A dzisiaj dokończymy oczywiście hybrydy narodowe. Zostały nam tam dwie hybrydy do wykonania, więc na szybko pora je wykonać. Wykonamy szalone ósemki i hybrydę 10 narodów. Szczerze, dla mnie te dwie hybrydy były dość proste jednak. Najłatwiejsza chyba była hybryda 10 narodów. Ale zaczniemy oczywiście od szalonych ósemek. Tutaj skład oparłem o Ligę Belgijską, jest to dość tania liga w tej FIFA, no bo mało popularna, nie ma się co dziwić, bo nie ma tam wielu wybitnych piłkarzy. Oczywiście trzeba ustawić Pro League. Na bramce znalazł się Silvio Proto. No i przejdźmy teraz do lewej obrony, na której zagra Uronen. Na środku obrony znalazł się Asare Imboji. Teraz pora przejść do prawej obrony, na której zagra Najar. Na prawej pomocy zaś znalazł się gracz z Gany Okansei. Parę środkowych pomocników tworzą Tielemans i Filipowicz. Na lewej pomocy zagra lewoskrzydłowy, oczywiście z Kolumbii, Izquierdo. A na napadzie zagra tutaj Polet i Diaby. No i jak widzicie, skład spełnia wszystkie wymogi. Zgranie znowu aż za duże, bo wymagane jest 88, a tutaj jest aż 98. Ci piłkarze naprawdę byli bardzo tani. Zaraz wam pokażę ceny. Niektórzy nieświecący byli drożsi od tych świecących, na przykład srebrnych. A nawet ci świecący złoci, no to przecież niekiedy warci Quicksel tak naprawdę, więc... Ale tutaj było wymagane naprawdę dużo piłkarzy złotych, znaczy świecących. Nie musieli być konkretnie złoci, ale złoci fajnie tutaj pasowali. Plus nie kosztowali dużo, więc można było ich kupić. No i wszystkie ceny pokazane. Można spokojnie wysłać ten skład. I w nagrodę otrzymujemy 2000 monet i paczkę dwóch rzadkich złotych zawodników. No i okej, to można już zamknąć. I czas na hybrydę 10 narodów. Nikogo nie zaskoczę, oparłem ten skład o Ligę Rosyjską. Tak, jak zwykle praktycznie. Pora znaleźć rosyjską Premier Ligę. Już jest. Na bramce zagra Guillerme. Na lewej obronie znalazł się gracz z Uzbekistanu, Denisow. Parę środkowych obrońców tworzą Czoruka i Zambrano. Na prawej obronie znalazł się oczywiście Polak, Artur Jędrzejczyk. Pamiętajcie, żeby środek pomocy ustawić dokładnie tak samo jak ja, żeby było dobre zgranie. Od lewej jest Witzel. Potem Noboa, a najbardziej skrajnym po prawej jest Pereira. Jeśli macie takie ustawienie, to macie już gwarancję, że będzie 100 zgrania. Bez lojalności praktycznie. Na prawym skrzydle znalazł się Mamaev. Na napadzie zagra Brazylijczyk Ari. A wszystko ładnie wykończy na lewym skrzydle lewy pomocnik z Rumunii, Torze. No i jak widzicie, jest 100 zgrania, nikt tutaj nie ma lojalności. Tylko po prostu ten skład jest na tyle dobrze zestawiony, że jest to 100 zgrania. Bo tutaj ładnie łączą się gracze Krasnodaru. I jeszcze oczywiście wam pokażę ceny, będziecie sobie mogli zobaczyć, że nikt nie jest trafiony z paczki i nikt nie rozegrał tutaj 10 spotkań. Akurat jeśli chodzi o składy z Ligi Rosyjskiej, to jest sama przyjemność budować, bo to jest naprawdę banalnie proste. Nie dość, że się mało wydaje, to się dostaje fajne nagrody, więc jak tu nie budować składów akurat z tej ligi? No i okej, wszystkie ceny pokazane. Możemy wysłać ten skład. Zgłaszamy go. I w nagrodę otrzymujemy złotą paczkę zawodników premium. Zamykamy ten komunikat. I jeszcze nagrodę za wykonanie hybryd narodowych. Czyli złota paczka zawodników premium i 5000 monet. No i co tu dużo mówić? Pora przejść do sekcji paczek.
No i jesteśmy już w sekcji paczek, mamy jedną złotą paczkę zawodników premium. Znaczy dwie, przepraszam, się pomyliłem oczywiście teraz. I jedną paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Zacznijmy od paczki dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Może tu będzie jakiś Messi, kto wie? Środkowy obrońca z Francji, z Fiorentiny, De Maio. No, Messi to nie jest, ale może za kilka lat, kto wie. I kto jeszcze tam jest do zestawu? Sanchez, gracz z Kolumbii. Wysyłam ich oczywiście na listę transferową. I czas na, mam nadzieję, lepszą paczkę. Otwieramy i patrzymy, kto znajduje się w środku. Bramkarz z Niemiec, z Barcelony, Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen. Dobry traf. Przy moich ostatnich paczkach to i tak jest naprawdę nieźle. A do Ter Stegen jeszcze mamy El Sharawiego, Wierę Sandro, Piotrka Zielińskiego. No ale szkoda, że nam się trafił akurat srebrny świecący. Ale spoko. Tych srebrnych wyślę do klubu, a resztę oczywiście na listę transferową. No i przed nami jeszcze jedna paczka. Miejmy nadzieję, że tam czeka jakaś światowa gwiazda. Nadzieja, pamiętajcie, umiera ostatnia. Otwieramy. Prawy pomocnik, no już nieważne. Traore, on jest chyba wart Quixel. Jak się nie mylę, ale może jego cena trochę wzrosła. Od kiedy ostatni raz go używałem. Może ktoś inny tam jest jeszcze dobry. Do tego mamy Teo. Kilku tutaj niezłych piłkarzy. I duplikat to jest bodajże Sané. Tak, Leroy Sané, więc najlepszy traf w tej paczce. Kiedyś go trafiłem i on jest u mnie w klubie Untradeable, więc tego na pewno sprzedam, a jest wart, no, 5-6 tysięcy, nieźle. Mogło być zdecydowanie gorzej. Więc wysyłamy wszystkich na listę transferową, poza tym srebrnym piłkarzem. A jak coś, Liska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!